Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam siostry, witam braci, witam wszystkie osoby, które będą nas oglądały online. Pozwólcie się na początku pomodlę. Kochany Ojcze, dziękuję Ci, Panie, że jesteś tutaj obecny. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które położyłeś na moim sercu. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który jest godzien wszelkiej chwały i uwielbienia. Duchu Święty, proszę Cię, prowadź mnie. Ojcze, otwieraj nasze serca, nasze uszy, aby to, co słyszymy, Panie, żebyśmy mogli przyjąć do swojego serca i w posłuszeństwie, w Twojej woli podążać za Tobą, Duchu Święty. Tobie niech będzie chwała. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Moi kochani, moje zwiastowanie zatytułowałem Bądź posłuszny Bogu, czyń wolę Ojca. I rozpocznę od takiego wersetu z listu świętego Pawła do Filipian, drugi rozdział. Czytam od 5 wersetu. Niech postawa Jezusa Chrystusa będzie dla was wzorem. On, chociaż od zawsze był Bogiem, nie pragnął za wszelką cenę zachować swoich boskich przywilejów. Wręcz przeciwnie, wyrzekł się wszystkiego, przyjął postawę sługi i stał się człowiekiem podobnym do innych. Co więcej, uznano go za zwykłego człowieka, on jednak poniżył się jeszcze bardziej i posłusznie poszedł na śmierć, haniebną śmierć na krzyżu. Niech postawa Jezusa Chrystusa będzie dla nas wzorem. Są to bardzo mocne, piękne słowa. Niech postawa Jezusa Chrystusa będzie dla nas wzorem. On wypełnił Boży plan. Wypełnił plan, który Bóg miał jeszcze przed stworzeniem świata, aby odkupić ludzkość i pojednać ją z sobą. Jezus Chrystus pokazał nam miłujące, kochające serce Ojca i dał nam przykład, jak żyć i wypełnić Boży plan, jaki Bóg ma dla każdego człowieka tu na ziemi. Wiemy i każdy sobie z nas zdaje sprawę, wierzących, czytających Słowo Boże, że Jezus Chrystus przyszedł i w 100% wypełnił Boży plan. On przeszedł przez wszystko, przez co my przechodzimy, z wyjątkiem tego, że nie zgrzeszył. To wszyscy się zgodzimy z tym, że Jezus w pełni czynił Bożą wolę. Ale czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg ma plan dla każdego człowieka? Dla mnie i dla Ciebie, droga siostro, drogi bracie, dla każdej osoby, którą powołał do życia tu na ziemi. I o tym mówi Psalm 139 i słowo w różnych miejscach, ale ja wybrałem ten psalm, dlatego że może czytam w tej chwili, Bóg mnie tak bardzo mocno prowadzi, do psalmów czytam i je rozważam i wybrałem ten fragment. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie matki mojej. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twej uwadze, choć powstałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Bóg zapisał każdy dzień, nasz dzień tu na ziemi, w swoim Bożym Słowie, na swoich zwojach. Zaplanował je, zanim którykolwiek zaistniał. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że każdy z nas jest powołany do konkretnych rzeczy, do konkretnej służby, do konkretnych celów.
I musimy wołać, wołać do Boga, zdając sobie z tego sprawę, że On nas do tego powołał. Wołać, aby pomógł nam Duch Święty wejść w Bożą wolę, w Boże powołanie i przykładać ręce tylko do tego, do czego Duch Święty nas prowadzi, do czego Duch Święty nas powołuje. Bo wszystko resztę, to do czego przykładamy ręce, nad czym się trudzimy, nie ma najmniejszego sensu. Ja kiedy się nawróciłem, a stało się to za przyczyną mojej żony, która pierwsza półtora roku wcześniej przede mną się nawróciła i to Bóg przez nią pociągnął mnie do siebie. Przez jej zachowanie, przez to, jak Bóg ją uzdrawiał, jak Bóg ją uwolnił od depresji, jakim stała się w momencie nawrócenia wzorem dla mnie zupełnie inną kobietą, kobietą według Bożego serca. I to było dla mnie niesamowite, że mogę oglądać osobę, którą w tak krótkim czasie Bóg zmienił. I to mnie pociągnęło do Boga. I oddałem Mu swoje życie i dopiero wtedy zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Wyprowadziliśmy się z Gdyni, gdzie było miło, przytulnie, ciepło. Mieliśmy piękny dom. Wyprowadziliśmy się w Bieszczady, gdzie Bóg powiedział do mnie takie słowa: rób, ja będę z tobą. Tam prowadziliśmy pensjonat, przyjmowaliśmy gości, pracowaliśmy, ale cieszyliśmy się tym, bo weszliśmy w Bożą wolę. Nie ma lepszego, piękniejszego miejsca dla człowieka wierzącego, jak Boża wola i Boży plan. Tam przygotowaliśmy gościom pokoje, śniadania, ale też mówiliśmy o Jezusie, mówiliśmy, kim On jest, co dla nas znaczy. I to było takie piękne, bo Bóg posyłał ludzi z przygotowanym sercem. Wiele osób się tam nawracało, wiele osób doświadczyło dotyku Boga. Puszczaliśmy instrumentalną muzykę podczas śniadań. Oni pytali, ludzie ze świata pytali, co to jest za muzyka, że oni się tak dobrze przy tym czują, że oni wspaniale tu odpoczywają. I to było dla nas największa nagroda za to posłuszeństwo wobec Boga i to, co od Niego odebraliśmy, że mogliśmy tam pójść. Bóg mi od samego początku, kiedy oddałem Mu swoje życie, bardzo mocno na serce położył, aby przykładać tylko do tego rękę i iść tam, gdzie On prowadzi, gdzie On potrzebuje nas. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę od samego początku. Później z Bieszczad poprowadził nas do Krakowa. Z Krakowa poprowadził nas do Ustronia. Tu w Ustroniu w 2009 roku rozpoczęliśmy służbę, prowadziliśmy kurs Alfa, gdzie Bóg bardzo mocno się przyznawał i błogosławił tą służbę. Przynosiła wiele owoców, wiele ludzi zostało ochrzczonych Duchem Świętym, wiele ludzi oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W 2012 odwołał nas stąd do Gdyni i to był taki trudny czas w moim życiu, dlatego że tam umarła moja pierwsza żona, Agnieszka. Ale Bóg przez to wszystko mnie przeprowadził. I w 2015 bardzo mocno odczułem w sercu, że mam wracać do Ustronia. Bardzo mocno w sercu to odczułem. I w 2015 wróciłem z dziećmi Samuelem i Noemi do Ustronia. Wiedziałem,
Chociaż nie byłem jeszcze w 100% przekonany, nie miałem takiego silnego potwierdzenia przez Boga i nic się po drodze nie układało. Nie mogłem znaleźć przedszkola dla Samuela, nie mogłem znaleźć szkoły dla Noemi, ale też nie mogłem znaleźć mieszkania, które mógłbym wynająć i zamieszkać razem z dziećmi. I tak siedziałem przed Słowem, zacząłem czytać Ewangelię Marka i w pewnym momencie przyszły taki smutek na mnie i mówię, Boże, gdzie Ty mnie tak naprawdę potrzebujesz? I wylałem swoje serce przed Bogiem, zacząłem płakać, rozmawiać z Nim. I po jakimś czasie przyszło taki pokój do mojego serca i przyszło takie ukojenie. I zacząłem czytać dalej Ewangelię Marka. I zacząłem czytać od takich słów, a przebywał na ustroniu. Bóg potwierdził mi to bardzo szybko, gdzie mnie potrzebuje i gdzie mam być. A przebywał na ustroniu. To była bardzo szybka odpowiedź od Boga. Pan Jezus samym swoim życiem, postępowaniem, tym czego nauczał, wskazywał na Ojca. W każdej rozmowie z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, zawsze wskazywał na Ojca. I w Ewangelii Jana w 5 rozdziale jest napisane, Jezus powiedział więc, zapewniam was, Syn Boży sam z siebie niczego nie może uczynić. Robi tylko to, co widzi u Ojca, co więc czyni Ojciec, to robi i Syn. Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, czego sam dokonuje. Moi kochani, Bóg każdego z nas kocha. Każdego chce używać i każdego z nas chce prowadzić. I to jest wielką radością i przywilejem móc być w Bożym planie i w Bożej woli, móc być posłuszny Bogu. Cała Boża wola jest zawarta w Bożym Słowie. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy spędzamy czas z Bogiem, ten czas intymny, ten czas bliskości z Nim, ten czas relacji, wtedy Bóg do nas mówi, wtedy Bóg objawia swoją wolę, wtedy Bóg prowadzi nas tam, gdzie On chce, gdzie nas potrzebuje. Jesteśmy narzędziami w Jego rękach, naczyniami, które On napełnia, narzędziami, które On używa. Kiedyś spędzałem czas z Bogiem i przyszła taka cicha myśl, abym spakował jedzenie do torby i zaniósł do samochodu. Pomyślałem sobie, na pewno jakiś bezdomny pod marketem będzie potrzebował tego. Ale taki szybki dzień był, że nie mogłem zrobić zakupów. Mieszkałem wtedy w Ustroniu, wynajmowałem mieszkanie w Zeta Parku. Ani do Lidla mi nie było po drodze, ani do Biedronki, ale jechałem o godzinie 18 czy 17 na basen z dziećmi do Cieszyna na Uś. Zapomniałem o tym jedzeniu w bagażniku, zapomniałem o tym cichym słowie, jaki rano odebrałem. I w tym natłoku obowiązków, w tym wszystkim, w tym całym trudzie tego dnia zawiozłem dzieci na basen i przyszła do mnie myśl, jedź do Kauflandu i zrób zakupy, bo nic nie masz w domu. I pojechałem do Kauflandu w Cieszynie zrobić zakupy.
Zrobiłem szybko zakupy, miałem godzinę czasu. Wychodząc szybkim krokiem z Kauflandu, przeszedłem obok takiego człowieka. Przeszedłem, zrobiłem kilka kroków i wróciłem. To było w taki ponadnaturalny sposób, dlatego że nie myśląc zawróciłem i spytałem tą osobę, czy jest bezdomną. On powiedział tak. A czy potrzebujesz jedzenie? On mówi tak. Ja mówię, chodź ze mną do samochodu, tam mam jedzenie i ci je dam. Szliśmy do samochodu, samochód miałem gdzieś daleko zaparkowany. On po drodze pokasływał i powiedział po drodze coś takiego, że jego sytuacja, to, że jest bezdomnym, że jest na ulicy, to się wydarzyło po śmierci jego żony. Ja mówię, mi też kilka miesięcy temu zmarła żona. I przez te słowa Bóg w ciągu kilku sekund nawiązał między nami taką relację, że ja się mogłem o niego pomodlić. On przyjął Jezusa Chrystusa. Pomodliłem się, związałem wszelkie uzależnienia, tak jak Duch Święty mnie prowadził. Ten człowiek zaczął skakać do góry, zaczął wielbić Boga, dziękować Bogu, że mnie spotkał. Powiedział, że jest szczęśliwy, że jest wolny, jest lekki. Ja z wdzięcznością w sercu zostawiłem go, wsiadłem do samochodu, wielbiłem Boga i dziękowałem Mu, że On mimo tej codziennej gonitwy potrafi, jeżeli mamy w sercu pełnić Bożą wolę, potrafi nas prowadzić do miejsc, do ludzi, tam, gdzie powinniśmy się znaleźć, każdego jednego dnia. Byłem przeszczęśliwy. Mam takich świadectw bardzo dużo w swoim życiu. Powiem jeszcze jedno, może drugie, jak Duch Święty pozwoli i czas. Kiedy mieszkałem w Krakowie, jechałem do kliniki na zabieg. Było lato, 30 kilka stopni. I wychodząc z domu, przyszła do mnie myśl. Nie jedź samochodem, ale jedź taksówką. Ja mówię, taksówką? Pod domem stoi samochód, mam w nim klimatyzację. Wsiądę do taksówki, spocę się, będę źle pachniał, jak pojadę do tej kliniki na zabieg. I tak sobie rozważam to w swojej głowie, myśli się mi kotłują, ale mówię, Boże, co, jeżeli to Ty mi mówisz, że mam jechać tą taksówką. I mówię, będę posłuszny. Zostawiłem samochód i poszedłem. Mieszkaliśmy na Kazimierzu w Krakowie. Poszedłem, były dwa postoje niedaleko. Poszedłem w kierunku jednego postoju, ale patrzę, stoi taksówka. Z kierowcą rozmawia człowiek, który pije piwo. Mówię, Panie Boże, to chyba nie ta taksówka. Idę przez taki plac do następnego postoju. Stoi taksówka Skoda, wysprzątana, że po prostu błysk. Siedzi kierowca, siadam do tej taksówki, zamawiam kurs, podaję adres. I jadę. Zawsze w moim sercu jest tak, żeby mówić ludziom o Bogu.
I za każdym razem, kiedy jadę taksówką, kiedy jestem w sklepie, staram się mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. I tym razem, ale mówię, on milczy, jak do niego powiedzieć. Ale tak się raz zatrzymał przed przejściem, ludzie mu prawie weszli na to przejście. Drugi raz, ja mówię, pan taki spokojny jest. Ludzie panu wchodzą, pan nic nie mówi. On do mnie takimi słowami, a pan też jakiś inny. A ja mówię, Bóg mnie zmienia. Czytam Boże Słowo każdego jednego dnia, modlę się. A jak on to usłyszał, otworzył schowek, wyjmuje Biblię ze schowka. Taką niebieską gedeonitkę malutką, na pewno znacie. I mówi, ja też czytam Biblię. I zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Już wiedziałem, że Bóg mnie tam posłał. On później przyjeżdżał do domu do mnie, pożyczał książki chrześcijańskie i wierzę, że Bóg wykonał swoją pracę. Ale to jest dla mnie też niesamowite, jak Bóg wiele ludzi w Bożym Słowie bardzo precyzyjnie prowadzi. Jak wiele ludzi w Bożym Słowie było posłusznym Bogu. Jak wiele ludzi bez szemrania od razu wykonywało Bożą wolę. Tak jak powiedziałem, jest wiele osób w Bożym Słowie, ale Bóg jakiś czas temu zwrócił mi uwagę na Józefa, męża Marii. I przeczytam fragment z drugiego rozdziału Mateusza od 13 wersetu do 15. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił. Mówimy tu o odejściu mędrców, którzy złożyli dary Jezusowi Chrystusowi. Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka z Egiptu, wezwałem mojego syna. I tutaj czytamy. Że Józef miał sen. Od razu po tym śnie wstał, spakował matkę i spakował dziecko. I pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Zrobił to bez wahania, bez jakiegokolwiek zastanowienia. Odebrał, spakował i wyszedł. Przecież Józef był cieślą, żył wykonując różną pracę zleconą przez ludzi, na pewno miał zamówienia, na pewno był w trakcie wykonywania jakiegoś zamówienia, ale to nie miało najmniejszego dla niego znaczenia. Najważniejsze było to, aby wypełnić wolę, aby być posłuszny Bogu. Wstał, spakował matkę, spakował dziecko i wyszedł pod osłoną nocy do Egiptu. Zastanawiałem się, jakbym ja miał taki sen, ile czasu zajęłoby mi pakowanie, ile czasu zajęłoby mi w swojej głowie walka z moimi myślami, czy to naprawdę Bóg,
Czy to nie podszywa się przeciwnik pod to? Dlaczego ja mam teraz wychodzić? Ale chciałbym zawsze być posłuszny Bogu i robić wszystko w Jego czasie. I moją modlitwą też i życzeniem jest, aby każdy z nas wierzących podchodził do posłuszeństwa, do wypełnienia woli Bożej bardzo, bardzo poważnie, abyśmy nie zwlekali, abyśmy nie odkładali, abyśmy czynili ją tak, jak Bóg od tego wymaga, jak Bóg tego od nas wymaga. Jezus w Mateusza 7 rozdziale, 21 wersecie mówi: nie każdy, kto nazywa mnie swoim Panem, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie. I znacie to, co jest napisane później, ale powtórzę to jeszcze raz. Tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie. Ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus dał nam przykład, kiedy odbiera instrukcje od Ojca, kiedy spędzał z Nim czas, czy to poranek, czy wieczór, czy całą noc. W Bożym Słowie, w Ewangeliach jest napisane, że Jezus wychodził na modlitwę, na spotkanie z Ojcem. Tak jak my powinniśmy tego pragnąć, tak jak Jezus nam pokazał, bo z tego wypływa to pragnienie, to szukanie, z tego wypływa chęć ponad wszystko, żeby wypełnić Bożą wolę, ponad wszystko, żeby przebywać w Jego woli, żeby być Jemu posłusznym. Jezus nazywa tych, którzy pełnią Jego wolę, swoim bratem, siostrą i matką. Jest to napisane w Ewangelii Marka w 3 rozdziale, będę czytał od 31 wersetu. Tymczasem przyszła Jego matka oraz Jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do Niego wiadomość, aby Go przywołać. Wokół Niego natomiast siedział tłum. Donieśli Mu zatem: Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Wtedy im odpowiedział: kto jest moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli i oświadczył: oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Kto spełnia wolę Boga. Moją modlitwą jest na koniec, aby każdy z nas wypełnił wolę Boga. Boży plan, jaki Bóg ma dla Ciebie i dla mnie. Kochany Ojcze, ja dziękuję Ci, Panie, za to słowo. Dziękuję Ci za otwarte serca. Dziękuję Ci, że to Ty, Duchu Święty, jesteś tym, który wprowadzasz we wszelki plan Ojca. Dziękuję Ci, Panie, za nasze posłuszeństwo. I tak proszę Cię, aby to, co było tu powiedziane, żebyś przypominał i, Panie, wprowadzał nas we wszystko, Panie, i wlał w nasze serca pragnienie i chęć. Pragnienie i chęć posłuszeństwa
i czynienia Twojej woli w naszym życiu i szukania Twego oblicza, Panie. Kiedy przebywamy z Tobą, kiedy mamy tą głęboką, intymną relację z Tobą. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty masz moc, mimo że jesteśmy tego nieświadomi nieraz, zabiegani. Ty masz moc nas prowadzić, Ty masz moc nas używać i Ty chcesz nas używać. Panie, ja Ci dziękuję za to. To jest wielki i ogromny przywilej, że możemy być narzędziami w Twoich rękach, naczyniami, które Ty napełniasz. Tobie niech będzie za wszystko chwała. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.